Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Jakiś czas temu, przy okazji odcinka o ucieczkach na zachód naszych wojskowych pilotów, na zachód, czyli poza strefę wpływów Związku Radzieckiego, obiecaliśmy Wam, że opowiemy również o ucieczkach samolotami cywilnymi. No to lecimy z tematem, a słowo lot będzie padało jeszcze dzisiaj wielokrotnie, bo samoloty naszych linii lotniczych na zachód porywano wyjątkowo często. W 1981 roku, na przykład, to było prawie 30% wszystkich porwań samolotów na na świecie, kto te maszyny porywał, gdzie najczęściej nimi uciekano i czemu podczas jednej z takich akcji interweniować musiał amerykański transporter opancerzony. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Żebyście nie mieli wątpliwości, wiemy, że poza samolotami wojskowymi i pasażerskimi są jeszcze inne, i o ucieczkach z PRL-u mniejszymi jednostkami też Wam kiedyś opowiemy. Bo to temat bardzo ciekawy, no ale i też, nie oszukujmy się, smutny momentami, bo choćby jeden z naszych pilotów został zestrzelony, co prawda już nad innym państwem, ale z rozkazu samego Jerozolskiego. Dziś jednak opowiemy sobie o kilku przypadkach porwań samolotów, lotu za komuny, natomiast warto zaznaczyć coś, co tyczy się wszystkich porwań naszych samolotów w tym okresie. Każdy Inaczej, żaden porywacz nie miał roszczeń finansowych czy politycznych. Wszyscy, co do jednego, jak jeden mąż, chcieli po prostu uciec spod komunistycznego Buta, co jest pewnym wyznacznikiem niezadowolenia z jakości życia w tym socjalistycznym zamordyzmie, co nie? No ale dobra, gdzie konkretnie uciekano, bo Zachód to szerokie pojęcie. Polskie porwane samoloty lądowały w Szwecji, Danii, Austrii, ale głównie w Berlinie Zachodnim na lotnisku Tempelhof. Generalnie od pewnego czasu z naszych linii lotniczych toczono bekę, że skrót lot to jest rozwinięcie linie okęcie Tempelhof, albo od angielskiego landing on. Tempelhof. Warto jednak wiedzieć, że pierwsze porwania polskich samolotów swój finisz miały nie tam, tylko na północy. W 1949 roku w Szwecji, trzy miesiące później w Danii. A to był dopiero początek, bo wtedy naprawdę zaskakująco łatwo było porwać samolot. Kontrola bezpieczeństwa nijak się miała do tego, co się odbywa obecnie na lotniskach. Bardziej przypominała kontrolę bezpieczeństwa przy wsiadaniu do pociągu czy innego PKS-u, więc jeśli tylko kogoś było stać na bilet, to bez większego problemu można było przemycić na pokład coś, żeby. Tym potem sterroryzować załogę i to wcale nie musiał być drogi bilet na lot międzynarodowy, bo siatka połączeń wewnętrznych, w sensie krajowych, też była naprawdę imponująca, a i taką maszyną da się spierniczyć za granicę zachodnią, znaczy można też za wschodnią, ale to już był wyższy poziom bycia debilem, tak czy inaczej, jak na tamte realia najlepiej sprawdzano na okęciu. W związku z czym, wbrew temu śmieszkowemu rozwijaniu skrótu lot, samoloty startujące z Warszawy porywano najrzadziej. Dużo większe szanse mieli porywacze wchodzący na pokład samolotu startującego, na przykład z Gdańska, jak pewien Niemiec w 78. Ale Niemiec z tych wschodnich Niemiec, więc też chciał uciekać na zachód, konkretnie do Berlina Zachodniego, a załogę sterroryzował przy pomocy zabawkowego pistoletu. Swój cel osiągnął, a jak maszyna się na miejscu zatrzymała... To wyrzucił zabawkę i z radością dał się zaaresztować Amerykanom. Statystycznie jednak najczęściej porywano za komuny samoloty startujące z katowickich Pyżowic. W 1981 roku, który był najbardziej obfity w porwania samolotów, to nawet jedną maszynę porwano dwa razy w ciągu półtora miesiąca. W każdym razie jednego z porwań dokonała grupa licealistów. Najwyraźniej perspektywa ruchłego wejścia w dorosłość, a potem przeżycia go w socjalistycznym raju nie za bardzo się im uśmiechała. To Toteż dwunastoosobowa grupka wyposażona w żyletki załogę i kazała zmienić kurs z Warszawy na oczywiście że Berlin Zachodni. Pilot okazał się swoją drogą nawet nie tyle posłuszny, co wręcz pomocny. Bo dość radykalna zmiana kursu nie uszła uwadze radzieckich kontrolerów i jeszcze nad Berlinem Wschodnim przy podejściu do lądowania przy samolocie pojawił się radziecki śmigłowiec Mi-8. To była próba przejęcia maszyny Częsta i niebezpieczna praktyka Sowietów. Czasem korzystali też przy tej okazji z odrzutowców. Ogólnie chodziło o to, żeby niebezpiecznymi manewrami przy takiej maszynie wpływać na jej siłę nośną. Czasem działało, a czasem pilot był sprytniejszy, tak jak w tym przypadku, bo nie dość, że wymanewrował jak amatora cywilną maszyną tego pilota śmigłowca, to jeszcze potem bezpiecznie wylądował w Berlinie Zachodnim. To, że z Katowic porywano najczęściej, nie oznacza jednak, że to było najlepsze do tego miejsce geograficznie. Najbliżej lotem na zachód było z Goleniowa pod Szczecinem albo jeszcze z lotniska pod Zieloną Górą. Konkretnie z lotniska w Babimoście, z którego 4 grudnia 1980 roku wystartowała maszyna, którą niedługo później porwał pan Adam Perka. Czemu? Ponieważ niedługo wcześniej był w Szwecji i bardzo mu się spodobało, chciał tam wrócić, ale władze powiedziały, nie, 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 nie damy panu paszportu. No to pan Adam Adam postanowił wziąć sprawy we własne ręce, a konkretnie w rękę, atrapę granatu, czym steroryzował załogę i wymusił zmianę kursu na oczywiście Tempelhof w Berlinie Zachodnim. Swój cel osiągnął, ale za całą akcję poszedł do więzienia na 4 lata. Ale hej, z drugiej strony, lepsze 4 lata w zachodnio niemieckim więzieniu niż dożywocie w socjalistycznym raju. 5,5 roku dostał z kolei Jerzy Dygas, który niecały rok później sterroryzował załogę lecącą z Wrocławia, tylko że już nie przy pomocy atrapy, tylko prawdziwym granatem. Ten przypadek o tyle jest ciekawy, że Dygas był członkiem Solidarności, więc państwowa propaganda bardzo porwanie w jego wykonaniu nagłośniła. To była dobra dla niej okazja, żeby obsmarować całą Solidarność na zasadzie, wiecie, a, ten terrorysta był z Solidarności. Więc w domyśle musi być ich tam więcej. Jednak ogólnie tendencja była taka, żeby państwowa propaganda raczej zamiatała te porwania samolotów pod dywan. No, chyba że były nieudane. 22 września 1981 roku, czyli tego samego dnia, podczas którego miała miejsce akcja, o której mówiliśmy dosłownie moment temu, miała też miejsce akcja numer dwa. Kolejne porwanie samolotu lotu, tylko tym razem maszyny robiącej nocny kurs z Koszalina do Warszawy. Ten samolot porwała czteroosobowa grupa, która wniosła na pokład noże i benzynę i zażądała zmiany kursu. Oczywiście na Berlin Zachodni, tylko że oni trafili na naprawdę odważnego, opanowanego, Ogarniętego generalnie pilota, który zastosował się do procedury antyterrorystycznej, o której już Wam opowiadaliśmy w odcinku o ruskim Jackson 5, ale na szybko, w ramach przypomnienia, trzeba było udać, że się zgadza na żądania porywaczy, tymczasem dyskretnie skomunikować się z ziemią i polecieć tam, gdzie każą kontrolerzy, a na miejscu już będzie czekała ekipa antyterrorystów. Pilotowi kazali lecieć do Warszawy. Głupie? Nie do końca, bo pamiętajcie, że to była noc, a duże miasto z powietrza wygląda jak większość innych dużych miast z powietrza, zwłaszcza jak wyłączy się oświetlenie charakterystycznych budynków, miejsc, jak w tym przypadku Pałacu Kultury i Nauki, więc nie ma się co dziwić, że porywacze się nie zorientowali. Samolot wylądował, zaczął kołować i wtedy na pokład wbili antyterroryści. Poszło im równie beznadziejnie, co Specnazowi Junior z odcinka Akcja po radziecku. Na szczęście polskim służbom poszło nieporównywalnie lepiej, bo nikt nie zginął. Okej, okay, byli ranni. Jedna stewardesa, jeden pasażer i jeden z porywaczy, ale nikomu innemu poważna krzywda się nie stała. Porywacze trafili przed sąd, dostali długie wyroki, a krajowa propaganda piała z zachwytu nad oddziałem specjalsów, który na fali popularności swoją drogą po pewnym czasie wystąpił w jednym z odcinków kultowego 07 z się. Odcinek wyemitowano w 1984 roku i jest tam pokazana akcja tegoż oddziału specjalsów. Przy czym, o ile w fabule odnieśli znowu sukces, tak przy nagrywaniu nie popisali się jakoś przesadnie, bo podczas robienia sceny, jak specjalsi przeskakują z samochodów terenowych na pokład kołującego samolotu, to jeden z funkcjonariuszy upadł i samochód przejechał mu po nodze. Co więcej. Doskonale to widać, bo scena została w serialu albo doszło do jakiegoś strasznego przeoczenia na montażu, albo nie mieli po prostu dubla. Dobra, wracamy do samolotów. Po ogłoszeniu stanu wojennego sytuacja się trochę skomplikowała, bo najpierw kompletnie wstrzymano ruch lotniczy, a później przywrócono w ograniczonym zakresie. Co więcej, z tych wszystkich porwań władza wyciągnęła wnioski i już na przykład na pokładzie jednego samolotu nie mógł się znaleźć pilot i jego najbliższa rodzina, żeby nie kusiła ucieczka całą ekipą. Coraz częściej zaczęli się też na pokładach samolotów pojawiać tajniacy po dwóch, po trzech nawet. Oni bywali już też w latach 70. ale 80 i 81 rok sprawiły, że musiało się ich znaleźć więcej, a mimo to znalazł się ryzykant. Był nim pilot Czesław Kudłek, który postanowił porwać własny samolot, to znaczy państwowy, ale on go pilotował 12 lutego 1982 roku. Już od pewnego czasu razem z rodziną chciał wyjechać za granicę, no ale legalnie nie dało rady, a naprawdę im zależało, bo pod koniec 1981 roku lot wycofał się z zapewniania służbowych mieszkań swoim pracownikom i ich rodzinom, więc efekt byłby taki, że on musiałby zostać w robocie w Warszawie, a reszta familii musiałaby wrócić do Wrocławia. Że nie ma opcji, będą razem, choćby trzeba było uciec na nielegalu. Bezdyskusyjnie ciała dały tutaj służby, które jakoś nie zauważyły, że w samolocie lecącym z Warszawy do Wrocławia znalazł się Pilot i jego najbliższa rodzina. To się nie powinno zdarzyć, jak już wiecie. Dużym zrozumieniem wykazała się też reszta załogi, którą kapitan poinformował już po starcie, że jednak lecą gdzie indziej, oczywiście do Berlina Zachodniego. Po pewnym czasie dał też znać na Ziemię, że zostali porwani, stąd ta nagła zmiana kursu, tylko nie dodał, że on sam jest porywaczem. Koniec końców kontrolerzy się jednak domyślili, co się stało, aczkolwiek wcześniej domyślili się obecnie na pokładzie tajniacy. Niedługo po przekroczeniu granicy doszło do szamotaniny i próby wbicia do kabiny pilotów, ale na szczęście milicjantom nie udało się sforsować drzwi. Ale to nie koniec, bo niedługo później przy maszynie lotu pojawiły się najpierw dwa myśliwce wschodnio-niemieckie, a później jeszcze dwa radzieckie i piloci zażądali lądowania jeszcze we wschodnim Berlinie. Kapitan Kudłek postanowił posłuchać. Nie no, jasne, że nie. Postanowił udać, że posłuchał i zaczął schodzić do lądowania. A jak już był dość nisko, to ekipa w myśliwcach stwierdziła, że dobra, robota odwalona i odlecieli. I wtedy pilot z poderwał maszynę i jeszcze przeleciał 15 km na niskim pułapie i wylądował tam, gdzie chciał. W przeciwieństwie do paru innych porywaczy za swoją akcję nie dostał paru lat więzienia, na wolność wyszedł względnie szybko, ale licencję stracił. Tymczasem władze komunistyczne były jednocześnie przerażone i wściekłe, choć i tak, nie tak bardzo, jak 30 kwietnia 82. Ja dzwonię, ty mówisz, ok? Bo to był frekwencyjny rekord, to znaczy najwięcej osób wtedy spierniczyło. Z 54 osób obecnych na pokładzie samolotu, który wylądował na lotnisku, oczywiście Tempelhof w Berlinie Zachodnim, o azyl poprosiło 36. Przypadek? No nie do końca, bo na pokładzie poza porywaczami byli jeszcze członkowie ich rodzin. Zapewne służby by się dokładniej przyjrzały... Tego typu wycieczce, aczkolwiek miały zapewne mnóstwo roboty z zabezpieczaniem ogólnopaństwowego, przecież święta 1 maja, więc data była naprawdę niezła. W każdym razie służbom to umknęło. Nie obyło się jednak bez nerwów, bo samolot na właściwy kurs chcieli zawrócić obecni na pokładzie tajniacy, ale że jak już wspomniano, większość osób była zainteresowana bardzo żywo azylem, to spacyfikowano ich gołymi rękami, choć nie bez problemów, bo byli ranni, w tym jedna osoba ciężko. Zostańmy jeszcze na moment przy funkcjonariuszach milicji, bo wiecie, to nie tylko tak, że oni wyłącznie pilnowali, żeby rodacy nie uciekali. Nie, przynajmniej jeden z nich sam spierniczył. Konkretnie Piotr Winogrodzki, który był zomowcem, ale już miał dość życia w komunistycznym szambie i 22 listopada 82 roku zameldował się na pokładzie samolotu startującego z Wrocławia, wyposażony w broń, granaty i niektórzy jeszcze twierdzą, że spadochron, ale jeśli to nawet prawda... To i tak mu się nie przydał. Wiedział, że dużo ryzykuje, bo na pokładzie było jeszcze dwóch tajniaków, którzy z tego co się orientował, raczej nie planowali uciekać. W tym przekonaniu utwierdził się niedługo przed lądowaniem, bo kiedy maszyna zaczęła się zbliżać do Berlina, to wywiązała się szarpanina i w pewnym momencie winogrodzki zdał sobie sprawę z tego, że jak chce z tego ujść cało, to musi spierniczać. Wyskoczył z samolotu. No ale skoro już powiedziałem, że nie przydał mu się spadochron, to znaczy, że zginął, prawda? A nie, bo wyskoczył już na pasie, jak samolot kołował w Berlinie Zachodnim. Jako, że był wyszkolonym zomowcem, to nie bał się skoczyć z tak wysoka, zaczął uciekać po pasie, a milicjanci otworzyli do niego ogień. Lekko go zresztą ranili w nogę, ale sam fakt, że przybysze z za żelaznej kurtyny zaczęli sobie nagle strzelać z ostrej amunicji w obcym państwie, dość mocno nie spodobał się stacjonującym na miejscu amerykańskim żołnierzom, którzy wbili na miejsce w transporterze opancerzonym, i na szczęście sam ten fakt wystarczył. Na szczęście dla milicjantów. Kiedy minął stan wojenny, to liczba porwań samolotów spadła. Przy czym było kilka. Przede wszystkim zaostrzone kontrole na lotniskach. Wprowadzono chociażby prześwietlanie bagażu. Inna sprawa, że łatwiej też już było odrobinę, łatwiej było już legalnie wyjechać z kraju. No i jeszcze sami podróżni byli już trochę zmęczeni tym wszystkim. No bo człowiek chce gdzieś sobie polecieć, a to znowu musi dymać do Berlina Zachodniego, bo ktoś sobie wymyślił ucieczkę i naprawdę nie zmyśliłem tego sobie, chociażby ostatnia próba porwania samolotu przed upadkiem komuny, dwa lata przed upadkiem komuny konkretnie, została udaremniona przez wściekłych pasażerów po upadku komuny w naszym kraju wyjazd na szeroko pojęty zachód jest w zasadzie bezproblemowy. Możemy jechać, również lecieć gdzie chcemy. Okej, okay, czasem trzeba mieć wizę jak się planuje dłuższy pobyt, ale generalnie możemy się poruszać swobodnie, co absolutnie nie znaczy, że już nic nam nie grozi. Przeciwnie, nawet z domu nie musimy wychodzić, żeby mieć nieprzyjemności. Jeden niezabezpieczony mail wystarczy, żeby odpowiednio ogarnięty haker wykradł z niego nasze dane osobowe, a później posłużył się nimi, biorąc kredyt albo popełniając przestępstwo. Całe szczęście, że można się przed tym zabezpieczyć. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony NordVPN, na której z ogromną zniżką kupicie pakiet, który dzięki szyfrowaniu waszych danych zabezpieczy je przed podwędzeniem przez hakera. Co więcej, z naszym kodem dostaniecie jeszcze elegancki gratis, więc naprawdę się opłaca. Tym bardziej, że Nord nie robi sobie przerw. Zabezpiecza nawet 6 urządzeń i jeszcze umożliwia oglądanie treści niedostępnych u nas, a dostępnych na przykład w Nigerii, która, i tu taka ciekawostka, jest drugim na świecie producentem filmów fabularnych. Pierwsze miejsce zajmują Indie. Kto by pomyślał? Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie śmiało, bardzo mocno polecamy Wam Norda i widzimy się niedługo.